Siemano, zrobimy dzisiaj bardzo pyszny makaron z kurczakiem w sosie śmietanowym z dodatkiem suszonych pomidorków. Ja tutaj aktualnie dodałem taki włoski makaron, ale zwykły, taka tak zwana rurka może być jak najbardziej. Dodajemy makaron do solnej wody. Pamiętajcie o tym, żeby dać troszkę większy garnek i troszkę to pomieszać, żeby się nie przykleił nam do dna. No ja niestety użyłem małego garnku, bo nie gotowałem u siebie. No i teraz przechodzimy do kurczaka. Ja tutaj użyłem taką większą pierś z kurczaka. To jest jakieś 30-40 deko. Dajemy dużo pieprzu w moim przypadku, ponieważ lubię pieprzyć. No i oczywiście teraz możemy to wszystko pomieszać. Jeżeli ktoś lubi, to może od razu dodać troszkę soli. Ale ja chyba też soli dodałem. Okej, jak już teraz przechodzimy do suszonych pomidorków, które są pyszne. Oczywiście całego słoiku nie będziemy używać, więc bierzemy na chwilkę teraz ten słoik nad patelnię. No i tutaj ta patelnia jest brudna, nie zwracajcie na to uwagi, bo jest stara. Ale dodajemy tak dwie łyżki tego oleju, a dokładniej oliwy z oliwek, która dzięki tym pomidorom suszonym jest naprawdę aromatyczna i bardzo, bardzo pyszna. Ona nam da ten cały smak najważniejszy tym naszym kurczakom. No i jak mamy już rozprowadzoną tą oliwę z oliwek, no to oczywiście możemy spróbować naszego winka, no bo na trzeźwo to mało kto gotuje. Dodajemy teraz kurczaka, bardzo delikatnie, pamiętajcie o tym, żeby to wszystko tam troszkę pomieszać. No i jeżeli ktoś ma fajną maszynkę do gniecenia czy mielenia czosnku, to może to zrobić. Ja to w taki troszkę prymitywny sposób tutaj starłem na tarce i dodałem do naszego kurczaka. To są dwa ząbki czosnku, także dodajemy do tego kurczaka. No i moi kochani, jak już to wszystko pomieszacie, sprawdzajcie oczywiście od czasu do czasu, czy ten makaron tam się nie przypala od dołu. Dodajemy teraz oczywiście parę takich pomidorków. Pomidorki są naprawdę pyszne, tylko musicie uważać, bo są bardzo delikatne i kroimy na takie małe plasterki. Plasterki, moi drodzy, potem będziemy wrzucać do kurczaka. I ten kurczak teraz z tymi pomidorkami na tej patelni ma gdzieś 2-3 minutki razem się podsmażać. Oczywiście to wszystko mieszamy. No i w międzyczasie oczywiście musicie sprawdzić, czy wasze winko dalej smakuje. No ale w tym wypadku już musimy robić chyba bez alkoholu, bo się skończyło. No ale jak się skończyło, no to oczywiście też coś się zaczyna i tutaj się zaczyna odcedzanie, moi kochani. No, to nie są kartofle, także nie będziemy tutaj naszych kartofli odcedzać, ale będziemy tutaj robić coś takiego jak odcedzanie makaronu. Także oczywiście nad zlewem bardzo delikatnie się nie popaszcie, bo jak dostanę skargę od waszej dziewczyny albo waszej mamy, że wasze dziecko czy wasz ukochany ma poparzenia któregoś tam stopnia, to ja nie przyjmuję żadnych tutaj skarg. Naprawdę, ja nie chcę, ja nie biorę żadnej odpowiedzialności. Jeżeli jesteście takim frajerem, że nie umiecie gotować ani odcedzić makaronu, to dajcie sobie spokój, ok? A teraz musicie przejść do tak zwanego hartowania, także pod zimną wodę. No i oczywiście usuwacie nadmiar wody. Teraz bierzecie śmietanę, tutaj jest napisane, że do zupy, ale to sobie w ogóle nie zaprzątajcie tym głowy. Dodajecie takie 200 gram tej śmietany. No i wszystko razem oczywiście łączymy z tymiankiem. Tymianek powinien być świeży, ale ja tutaj oszukałem troszeczkę przeznaczenie po raz kolejny. No i to wszystko razem mieszamy, aby ta śmietana się zagęściła i moi kochani, jesteśmy już 2 minuty od podania tego na stół makaron. Mieszamy to z tym makaronem wszystko. 2-3 minutki ponownie. Znowu to samo, 2-3 minuty. No ale okej, teraz to już wykładamy i moi kochani, no co tu dużo gadać. To jest tak proste danie, a zarazem tak pyszne, że sami się zdziwicie, że zrobiliście to. No i co, no ja nie wiem, co tu mam powiedzieć. No to będzie tak pyszne, jak pan cesarz internetu, nasz wielki król i cesarz jedzenia, kiedyś zacytował w swoim materiale. Ja wam bardzo dziękuję i trzymajcie się, jeżeli się podobało, dajcie łapkę, dajcie komentarz i do zobaczenia na kolejnym gotowaniu. Cześć!